menedżerem Bayernu Monachium. Zobaczmy, jak będzie. Nie chcę o tym na razie rozmawiać. Mam sporo zajęć, odpoczywam, koncentruję się na innych obowiązkach. No ale trudno będzie nie wrócić do świata futbolu, z drugiej strony przyznał Oliver Kahn. Teraz flaga Bayernu na jego ramionach. Piękna chwila. No właśnie, czy będą łzy? Nie jestem z gatunku tych, którzy płaczą. Jürgen Klinsmann i Uli Hoeneß jak na razie nie płacze, schodząc po raz ostatni z murawy Allianz Arena przy komplecie publiczności. Oliver Kahn 14 lat bronił w barwach Bayernu Monachium. Schweinsteiger sprawdził go dzisiaj kilka razy. Młody, ambitny kapitan. No jest jakiś, może nie smutek, ale jakaś zaduma na twarzy Kahna. Teraz wchodzi jego następca do bramki, Michał Hensing. Kahn za Unzigte. Kahn zobaczył i zwyciężył, to głosi transparent na trybunach. Jeszcze chyba runda honorowa wielkiego bramkarza. Trzy razy wybieramy najlepszym bramkarzem świata. 99, 2001, 2002. Mówiłem o tych komplementach Gigi Buffona. Najlepszy piłkarz w Niemczech. Dwa razy. Triumfator Champions League w 2001 roku. Wicemistrz świata z 2002 roku. Trzecie miejsce na świecie w 2006 roku. ...557 meczów w Bundeslidze w barwach Karlsruhe i Bayernu, 67 w Pucharze Niemiec, 107 w Champions League, 33 w Pucharze UEFA, 86 w reprezentacji Niemiec. Ma wiernych fanów Oli Kahn.
Runda honorowa Olivera Kahna na Allianz Arena w Monachium. Mecz reprezentacja Niemiec, Bayern Monachium, pożegnanie wielkiego bramkarza, wielkiego sportowca. Jednego z najlepszych bramkarzy w historii niemieckiego futbolu, jednego z najlepszych w historii futbolu. Zgromadzenie piłkarzy obu zespołów. To był godny następca Sepa Mayera. Teraz przemówi Oliver Kahn. Nie wiem, co mam powiedzieć. Myślę, że to było coś najpiękniejszego, największego, co mogło mi się zdarzyć na koniec mojej kariery. Chciałbym podziękować za ten wspaniały doping przez tyle lat, który przeżywałem wspólnie z wami. Czapki z głów przed wami, wobec was dziękuję za to, co przez wiele lat robiliście dla reprezentacji Niemiec i dla Bayernu Monachium. Krótko, treściwie pożegnał się z kibicami wielki bramkarz, tytan Oliver Kahn. Andreas Koepke przez lata był jego zmiennikiem. Później Koepke był trenerem bramkarzy reprezentacji. I teraz już znika w katakombach tego stadionu. Walczył zawsze o zwycięstwo. Ta jego wola walki była nadzwyczajna. W jednym z wywiadów po meczu przegranym z Schalke powiedział, czego nam brakuje. Brakuje nam zaangażowania, ale do tego nigdy nie dopuszczę już. W kolejnym spotkaniu będziemy walczyć ze wszystkich sił. Zawsze mobilizował siebie, kolegów. Oliver Kahn teraz w drodze do szatni. Po raz ostatni jeszcze widzowie skandują jego nazwisko. To jest szatnia Bayernu na Allianz Arena. Przepiękne obrazki pokazane przez realizatora. 14 lat grał dla Bayernu. Byli tutaj wielcy: Sepp Maier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge. No ale do tych największych z największych Bayernu zalicza się z pewnością Oliver Kahn. Nie rozpłakał się na murawie. Tak jak mówił, nie jestem człowiekiem, który się rozpłacze, ale teraz widzę, że rzeczywiście jest wzruszony. Już nigdy nie zagra dla Bayernu i dla reprezentacji Niemiec. No a to może przyszły następca Mayera, czy wcześniej Tilkowskiego. Następca Schumachera, Koepke, Kahna czy Lehmanna. Jeszcze mniej więcej kwadrans do końca w meczu Bayern Monachium, reprezentacja Niemiec. Hitzesperger, pierwsza interwencja Renzinga.
Renault.